I dolewa. Upić ją na stówce. To już widać, że on chce upić. Nie wiem, co się robi. Może pokażę ci górę. I jeszcze na górę bierze. I on z nim pogadał. Dobra, mordo, to co? Nagrywamy to. Dawaj załączyć tego autotuna. Jakiego autotuna? Walimy old school. Jak old school? Przecież old school już nie jest modny. No to kurwa będzie. Witam, ja jestem kamerzysta. Dzisiaj pooglądamy sobie Marka zza kulis. Ustawiałem w całym domu kamery i popatrzymy, co ciekawego Marek robi. Zawsze byłem ciekawy, co robi podczas swojego dnia, jak nie ma nikogo w domu. Przeważnie dużo osób się kręci, no ale dzisiaj będzie sam. Na razie śpi, ale jak tylko się obudzi, to włączam nagrywanie. No i sami zobaczycie, co ciekawego Marek robi podczas swojego dnia. Także zapraszam do oglądania. Na razie nic ciekawego się nie dzieje, dlatego już przeniesiemy się po prostu do scen, w których on będzie coś odwalać. Może to troszeczkę zająć. W każdym razie, no cóż, poczekajmy. Na pewno coś zrobi ciekawego. Dobra, odpalam nagrywanie, Marek wstał. Kot przebiega. Ciekawe, co odwali. No dobra, na razie nic ciekawego schodzi ze schodów. Jak jakiś zombie idzie, Jezu Chryste. Sprawdza monitoring, czy gimbusy nie podchodzą. Ogólnie jest mega wkurzony, nie? Ochroniarzowi dał gnata i ten ochroniarz gania tych gimbusów z gnatem, nie? Masakra. Jednego wywrócił i nie wiem, czy mu krzywdy nie zrobił, ale no w sumie włamał się na teren prywatny, także... No nie wiem, trudno mi to jest ocenić tą sytuację, Marek jest wkurzony, nie? Że te gimbusy wchodzą. I co, będzie siedzieć? Jezu, jaka nuda. Dzwoni gdzieś. Olejnik. Czemu k***a z olejnikiem gadasz? On go wyrzucił z kanału przecież, what the fuck. Jak to ci dzisiaj nie będzie? Co ja mam dać? Dlaczego on się... O co tutaj chodzi? Przecież wyrzucił olejnika z kanału. On nie będzie filmu. Musimy przecież trzymać te filmy. Jak ty sobie to wyobrażasz, że nie będzie jednego dnia filmu? O co chodzi? Nie, teraz mi głowę rozwalił po prostu. No ja myślę, że do tego filmu. Szofer to cel. A kamerzysty pewnie też nie będzie. W ogóle nikogo tutaj dzisiaj nie ma. Wszyscy mieli być i gówno. To co, ciebie dzisiaj nie ma, tak? Ale jutro będziesz normalnie. Dobra, okej. Okay. Ja nie wiem, co tu się stało teraz. Gdzie on znowu dzwoni? W ogóle widzicie te uschnięte róże? Beka. Że tego nie wymienił. A na mnie gada cały czas. Nie klij tak, Marek, dzieci to oglądają. Woda z kranu! O, a gdzie ten lodowiec? Jezu Chryste. Jezu, wy to widzicie? Wy to widzicie? Napił się wody z kranu. Ja. O nie. Banana, Jezu. Ta woda z kranu to cały czas mi po głowie chodzi. Jezu, jak on się dowie, że ja to wrzuciłem. Ale ty je to, jakby kurczę mu zabrali jedzenie. Jezu, jaki bruda zrzucił na środek, widzicie to? Widzicie, jak wrzucił tego banana? Bruda ze strony. Czekajcie, kamerę muszę. O. Co się tutaj dzieje? Ty on sam ze sobą gada. Dobra, on się dziewięćset. Jeszcze fajkę zapali, wy to widzicie? Fajkę zapali. A mówi, że nie, prestiżowo, nie, fajek się nie pali. Ale teraz wszyscy będą się mieli bekę, Marek. A to on znowu wyzwania. No ty, serio ciebie dzisiaj nie ma? Znowu z olejnikiem gada. Czy to tutaj jest olejnik, czy to szofer jest? A tego kamerzysty nie ma dzisiaj? Bo no... No, nie słyszę, czy to jest olejnik, czy szofer. Czyli nie możesz dzisiaj. To to nic nie nagrywa mi się. Skoro nikt nie chce na... No to nie nagrywa mi dzisiaj. Skoro nikt nie chce na to w dupie, to mam wszystko. To ja będę się starał samą coś nagrać. Nie, chyba szofer, ale nie jestem pewny. Wielniczkę gdzieś macie? Boże. O, czy... Mhm.
Co on robi? Nie wierzę. Nie wierzę, że to zrobił. Odpalił. Ale o tym nie wie. Ale o tym nie wie, że to jest na... Jezu Chryszczu. Ale wstyd, Marek. Wiecie, jaka to jest strona, nie? Wiecie doskonale. Ciekawe, czy ma premium. Jezu. No nie gadaj, że z głosem to odpalisz. Weź chociaż na słuchawki przejdź. Ja bym musiał cenzurę dać. Serio? On robi to, co mi się wydaje? On robi to, co mi się wydaje? Ja... Nie, odebrał mój mowę. Nie, ja tego nie chcę oglądać. On naprawdę to zrobił. Nie, ja wychodzę. Ja tego nie oglądam. Nie wiem, co powiedzieć. O Jezu Chryste. Nie, jak skończy, to wrócę. Marek skończył, wiecie co? I teraz chyba poprawił teledysk na komputerze. Tak mi się wydaje przynajmniej. O. Ktoś przyszedł. Wejnik może. Co? Wiesz, że ich nie ma w ogóle. Kogo? No i kolejnika i tego drugiego kamerzysty. Czemu? Nie wiem, o co chodzi. Czy w ogóle? Co robisz? Właśnie nic chyba nie nagrywamy. A sobie kończę te miniatury i tak dalej. Pierdolę, sami są z***ani. Zwłaszcza ten olejnik. Powiedział, że się rozchorował, ten głupi. A ten drugi w ogóle nie odbiera ode mnie. Nie rozumiem, o co chodzi z olejnikiem. Zresztą był rzucony z kanału. Nie, zaraz będę wychodził. A ty? Jak będzie wychodzić, kurczę? Znaczy, może sobie usiąść. Chcesz hotel? Mogę cię przynieść. Tego nie przemyślałem. Póki co tutaj te filmy kończę. Montuję i jeszcze tutaj miniaturę robię. W ogóle mogę ci pokazać, jak ten film wyszedł. Dwa. Fajeczkę chcesz? No, w sumie. Ale kretyni z nich, nie? Gada na mnie, że ja palę w domu. Cały czas gada na mnie, że ja palę w domu. Mówi, że jest chory? A ty jesteś samochodem, czy jak? No, autem. Autem? Dałbyś radę mnie zaraz podwieźć? No, ale to takie laseczki, musiałem podjechać sobie. To laseczki chciałbym podjechać. Przypadkiem się już nie wyszalał przed chwilą? Tak to co? Nie wiem. Ale umawiasz się z dupą o 15? Co? Umawiasz się z dupą o 15 jest sens? No, czemu nie? Jeszcze wieczorkiem nie lepiej? No właśnie nie mam ci co robić, to do mnie, bo wszyscy mnie wydymali, no bo... No ja tutaj dobre przejścia są akurat zrobił, wyjebany ten film. A już zamontował? Mhm, ja bo poprawiałem trochę, ale przejścia, on akurat wyjebany zrobił. Zwłaszcza jak masz zmianę tutaj sceny, bo wiesz, tam było podzielone na te trzy części, nie? No. I zobacz. No dobra, skończ pierdolić, Marek, tylko rób się coś konkretnego, bo nuda jak cholera. Tutaj masz przejście? Jaka to jest laska? Mów, jaka to jest laska. To mnie ciekawi. I ludzi chyba też. Postaram się to. Jest jako gada 3x3. Fajkę muszę zapalić. Nie, to się ogarnie. No dzisiaj chciałem nagrać, że sprzedajemy kamerzystę, ale no nie ma. Nikogo nie ma. Totalnie. O, w ogóle do mnie telefonów nie odbierają. Ale nikt mówi, że jest chory. Ja telefon mam wyłączony. No co, to jutro normalnie nagrywam, nie? No, jakoś się tam zgadzamy. To już się podbić teraz? Teraz? A gdzie? Właściwie nie wiem, musiałbym się dopytać jeszcze. Tam gdzie zawsze zabierasz? No, znaczy gdzieś do miasta. No ja posiedzę z nią z 4 godziny, gdzieś na mieście. Jakaś nowa, czy...? No nowa, z Instagrama. A co, ty już coś tam testujesz na Instagrama? Masz ile? Ponad 100 tysięcy mi weszło. Jezu, on dupy z Instagrama wyżywa. O, że no ładnie. Dobra. Teraz chcesz się ubierać? Dobra, to ja czekam na ciebie. Jak chcesz, to możesz sobie zobaczyć ten film na końcu. Jezu Chryste, człowiek, że teraz będzie się z godziny ogarniać, masakra. Szkoda to komentować. Łazi. Oby tutaj nie trzeba, raczej nie wie, że jestem w piwnicy. On tu rzadko zagląda. Zresztą powiem mu, że jakiś film oglądam czy coś. Nawet tak by strzelał. Zaraz lecimy, dobra? Wczesnęło mi się. Banana chcesz? Nie. To znowu będzie banana jeść. Co ma z tymi bananami? Może małpą jest? Jezu, jak to wpieprza. On jak je tak jakby nigdy nie jadł. Na tych filmach oto delikatnie sobie ukruje mięsko. Jak dziewczynka, a to wpieprza jak małpa.
tego banana. Gory normalnie. Ile mu to zajęło? 10 sekund, żeby pierdolić banana? Tragedia. Zostaw tego kota, człowieku. Leżał sobie w spokoju. Może on ma jakiś instynkt macierzyński. Łapie te koty jak dzieci. Na rączki, pogłaszcze. A ta skórka nadal leży. Dobra, to możemy lecieć, tak? Co ty robisz? No na telefonie się. No dobra. Nie będę mieć teraz podglądu, bo oni wychodzą chyba. Ale wiesz. Czekaj, weź mi. To będę musiał cięcie zrobić. A propos pieniędzy, nie? Co? A propos pieniędzy, byże. Co, on go macywał? No nie. Nie, czekajcie. Muszę cofnąć. On go macywał? Czekajcie, cofnę. Będzie z opóźnieniem, ale ja muszę to zobaczyć. A propos pieniędzy? Dobra, weź się uspokój, gościu, no nie! Ty obmacywał go! Nie no, Silki, tak serio to mogę ci ogarnąć laskę, a to mi k***a dajesz, podwyżka. Jak to na taki bił? Ja mam laskę. No co, jeszcze więcej ci ogarnę. Jak się na niego ślini, wy to widzicie? Jasne, że ci ogarnę. Modelkę mam do dzisiaj. Modelkę masz na dzisiaj? Radę jaką masz? Ja przebiję to. To pokaż mi. Nie, to masz. Kurde, czy nie. A co, ile ty chcesz za nią? Nie, nie wiem sam powiedzieć. Ty się podwyżkę, no mów liczbami, nie? 500 stówek. No. Kościół. Ja nie mam tyle gotówce tutaj. Ja sobie tak chodziłem pieniądze. Mam tylko 400. Czemu oni jakiś laska gadają? Dobra, tak serio to potrzebujesz hajsu, tak? No, a tu jest ta laska. Tyle kwoty. Ale co, ona dzisiaj jest dostępna? Czy olejnik właśnie sprzedaje Markowi jakąś laskę za 400 zł? No, ona się lubi oglądać. Znaczy szofer. O, to 300? No. Taka? Na 9. Taka podeszła, wiesz, na paliwo czy na coś. No. Jak... Za 300 zł mu sprzedał swoją koleżankę. No to, dobra, to jak coś to... Nie wiem sam powiedzieć. No, ja do tej swojej kolejce. Zaraz zadzwonię. Dobra, to dalej. Podwiedziesz mnie, nie? No. Mogę ci jeszcze zaleć. Dobra. Dobra, wyszli. Przepraszam was, ale nie mam pojęcia, jak to skomentować. Muszę zapalić kolejnego szlucza. Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia, jak to skomentować. No comment. Dla mnie to jest tragedia, co się dzieje. Zjadł banana. Napił się wody z kranu. Oglądał por... No wiecie, co oglądał. Zrobili handel. Tak wyglądał jak handel, wiecie czym. Ten się do niego dobierał. Może nie powinienem tego oglądać. Lepiej chyba żyć w nieświadomości po prostu. Tragedia. Tragedia. Okej, okay, minęła jakoś godzinka czasu. No wszedłem tutaj do góry, Marka nadal nie ma. W każdym razie trzeba chyba zmienić ustawienie kamer. Przydałaby się kamera w sypialni, żeby sprawdzić, co tam będzie odwalać. No bo skoro pojechał po jakąś dziewczynę. Zresztą nie spodziewałem się, że będzie walić sobie kapucyna. Jezu Chryste, co za żenada. Dobra, nieważne, zmieni ustawienie kamer i zaraz się widzimy z powrotem na dole. Myślałem, że wrócił, bo dzwoniłem do szofera. Że jest on z kim jest? Jeszcze raz wezmę puszkę? Tak. Trzymasz drogą, to może drogą też ci wezmę od razu. Może chcesz mi zostać? Chcesz mi zostać? Tak. Dobra. No to czekaj chwilę. Mam taką specjalną garderobę, odłożę. I już cię zaprowadzę tam. Wow. Nie wiem, czy chcę to oglądać, serio. Wino mają w ręce, czyli chcę ją upić. Tutaj sobie usiądziemy. Sprytna bestia. Tutaj możesz sobie już usiąść. Ja tylko światło odpalę. Sprytna bestia. Bardziej może delikatne światło. Delikatne światło.
Romantycznie. Zapomniałem, jak się włączy tutaj przed. Romantycznie. Musisz mi wybaczyć, ale tutaj chyba nie działa. Co, nie wie, jak się światło odpala w własnym domu? Czasami zdarza się zapomnieć. Ta laska nic nie mówi, ona jest... Od razu wiemy? Nie wiem, przestraszona jest, bo... Boi się go. To ja tylko skoczę po otwieracz. Cicha, jakby nie wiadomo co. Nie otwierasz, tylko kortodzień. Dzisiaj to... I co, podobało ci się dzisiaj? Bardzo. Ciekawe, co jej się podobało. Powiem ci, że drugi raz w życiu wino otwieram, tak naprawdę. Jak to? Drugi raz w życiu, wcześniej nigdy nie miałem okazji. Ta drugi raz w życiu wino otwierasz? Okazji pić wino. Kłamco. Prawda? To pierwszy czy drugi? Jestem mały problem, bo mi się nie uda za pierwszym razem otworzyć. Ki oszust. Cały czas wino otwiera, codziennie. Praktycznie codziennie jest nachlany. No, on taki bajer chyba każdej sprzedaje. Siedzi jakby miała kołek w dupie. Tak jakby tu nie chciała siedzieć, tak to wygląda, nie? Może to jest samarki. Jak się uśmiechnęła. Tego wina, ale jakoś sobie nie dam rady. Tak to jest, wypieprzyłeś sprzątaczkę, to się nie dziw, że kurwa nie ma lampek. Twoje ulubione wino, czy to przypadkiem nie jest Karol Rossi? Czy to przypadkiem nie jest Karol Rossi za 20 zł? Ulubione wino. Jaki wstyd. Chyba zaczął oszczędzać. Ja drugi raz w życiu tak naprawdę otwierałem wino. Wyszło ci idealnie. Bo wiesz, do picia półwytrawnego wina używamy takich nieco większych lampek. Takich typowych lampek. Jak się przysuwa, widzicie to? Szybki zawodnik. Co on robi? W sumie... Tak się uśmiecha. Ale on jest sztywny, Jezu. Bajery pan ma zero, nie? Od 10 minut gadał w winie. Od 10 minut. Włączam sobie... Od 10 minut. ...albo YouTube'a. Ale dzisiaj akurat wynikła taka sytuacja, że po prostu... nikogo od nas nie było, nie było tego kamerzysty, ani tego olejnika, czy też tego szofera. No nie było, bo cię nagrywam tymi. Po prostu sami, mam się cały dzień wolny. Ale to dobrze. Ja się akurat cieszę, że mogę się z tobą w końcu spotkać. Ja też się cieszę. W końcu spotkać? To czyli chyba nie ta od mam nadzieję, że szofera. Będę miał wolny. Jednak chyba ta, co miał wcześniej. No, na pierwsze spotkanie raczej nie się skończyć. Na pierwsze spotkanie, to czyli nie? No chciałbym. Może to dopiero pierwsze spotkanie, no to uważam, że nie mógłbym o tobie tak szybko zapomnieć. Miło mi to słyszeć. Naprawdę to dzisiaj byłem na pierwszej randce, może ciężko to uwierzyć. Pierwsza randka! O nie! Jaki oszust! No jakoś nigdy nie czułem takiej potrzeby. Właśnie szukałem przed wszystkim dziewczyny. Ja posłucham. Jak ona to łyknie, to jest głupia strasznie. No bo wiesz, na świecie jest dużo toksycznych dziewczyn, jakby na to nie patrzeć. My piszemy już ze sobą od tygodnia. No i zdążyłem wnioskować, że ty jesteś po prostu zupełnie inna tych wszystkich dziewczyn. Tak. No, ta sama bajera do każdej. Może dodać trochę? Identyczna. Nie, identyczna. Taki dolewa. Upić się na stówę chce. To już widać, że on chce mówić. Nie wiem, co się robi. Może pokażę ci górę. Jeszcze on na górę bierze? Ile on z nim pogadał? 15 minut? 20? Co tak, musimy wejść? Przez mój kamerę. Przeklikajmy. Kurczę, nie chce się przeklikać. Tutaj jest piętro. Są tutaj łazienki i... Daj, że 5. Zapal światło, bo nic nie widać. Dokładnie, tak się robi, Marku. To upić ją chce, czy nie? Bo już nie wiem. A do którego byś chciał? Prowadzę po prostu wszystkich i wybierasz najlepsze. Okej. Okay. Ja mogę po prostu na samym początku polecić najlepsze. Ja tego nie oglądam. O kurwa! Nie oglądam tego. Nie oglądam. Nie chcę tego oglądać. Jezu, jaki cringe. Jezu. Przestańcie już, błagam. Jezu, ja to słyszę wszystko na tych słuchawkach. Obrzydliwe. Już przestali? Przestali chyba. Czy jeszcze?
ciężko uwierzyć. O, strasznie to było. Nigdy więcej nie ukryję kamer. Nigdy więcej. To był ostatni raz. Jezu, znowu! Co ja to... Jezu, jeszcze! Będę musiał to zacenzurować, ale Jezu. Zacenzuruję to, bo dadzą ograniczenia wiekowe. Ja pierdzielam ją zbiera na środku korytarza. Strasznie. Trochę. Jezu. Ten najlepszy. Masz 3 drzwi. Ja polecam wyprzeć. Muszę się podłączyć do głosu. Chyba nie. Muszę przełączyć kamerę, czekajcie. No nie gadaj, że będzie robić to, o czym myśli. Nie no, chyba tak tego nie zostawię. Idę tam chyba. Zrobi pranka. Idę tam, bo nie będę wam tego pokazywać, ale... Jezu, co tam się dzieje? Ja... Dobra, idę pranka zrobić. Nie zostawię tak tego. Dobra, ale mu teraz przypał na robie. Powiem, że jego dziewczyna chce, żeby po nią przyjechał. Ale będzie mi przypał. Będzie mi taki przypał. Łasko się śmierci. Marek? Twoja dziewczyna chce, żebyś po nią przyjechał. Nie przepałuj mi tutaj, nie. Przecież twoja dziewczyna chce, żebyś po nią przyjechał. Ty masz dziewczynę? Nie, dziewczynę, no. Dobra, serio, to jest ten pajac, co nagrywa filmy. Masz dziewczynę? Nie mam żadnej dziewczyny. Ooooo! Dobra. Czemu mnie odpoczyłaś? Dobra, idź stąd. Dobra. Co się? Beczkę coś z ciebie pocisnąłem. Zajesz i jaki masz problem? Wytłumaczę, że... Co zażartuje? Takiego przechodnia, nie przechodzisz tutaj. Ej, dobra, wychodzę. Nie, no, przepraszam, ale chyba filmy nie, te głupie. Wychodzę. Przepraszam, serio, to nie jest prawda, ono oszustem jest. Jesteś frajerem. Ale... Wychodzę. No nie będziesz nigdzie wychodziła, no. Wychodzę. A przecież żarty sobie robię, jeszcze w worku chodzi. Wychodzę. Ej, no, weź przestań. Ale przypał. Ale przypomnę, robiłem ja pierdzielę. Tak? Mefedron? Tak? Co jest Mefedron? Ale ci dał imię Mefedron. Masakra. Ale dobra beczka z Marka, co? Widziałeś, jak dostał z liścia? Widziałeś. Cięcie trzeba zrobić.